Zaczął się kolejny sezon 2019 i tak pewnie może niektórzy z Was sądzili, że uraczycie trochę szalonej jazdy na motocyklu. Jakieś, nie wiem, nagrywki typu Frog ucieka, czy Sebix na tropie policji. Ale kurczę, no niestety ja preferuję inny styl jazdy, troszkę inaczej jeżdżę. Więc może kiedyś, jak się nauczę jakoś jeździć wyczynowo. Nie szaleję, kiedy nie muszę. Jakbym jechał znowu, zgonił teraz za wiedźmą, to bym pewnie tutaj zaczął wyprzedzać te samochody. A tak sobie spokojnie jadę. Rozmawiam z wami. Chociaż widzę, że ten motocyklista z przodu też się jakoś tak ciśnie ostrożnie. I sobie przejedziemy do przodu. Nie ma co prawka tracić przed rozpoczęciem sezonu, nie? Bo dzisiaj policja była tutaj chyba na po drugiej stronie. Albo coś koło tego. Jest naprawdę cudowny dzień. Nasz klimat się faktycznie ociepla, skoro wychodzę o tak wczesnej porze na motocykl. O, fragles. Dobrze zwolniłem, bo byłoby nieciekawie. Ja minąłem salon Ducati. Nigdy nie mogę znaleźć ich tutaj. Chyba ja, kurde. Miałem sprawdzić. Nie tu? Nie. Miałem zerknąć godziny. Nie można gnać w korkach, kurde, niebezpiecznie. Ale w ogóle spory ruch jak na sobotę. Ale to z tą grypką buja na lewo, na prawo. Starszy pan. Przez wejherowe jeżdżą tak. Patrzcie, jak mu siedzi na ogonie. Siedział mi na ogonie, dlatego zjechałem. Co za Janusz. Daj kierunek, daj kierunek. No właśnie, dałeś kierunek.
Siema. No i moi mili, jesteśmy w Gdyni. Dużo motungistów na drodze. Co? W cieniu? Ja tam widziałem dzisiaj chłopaki, dwie paki lecieli, także dla nich chyba jest za gorący. Ale nie, jak się za mocno odkręci, to przyczepność spada. Koło potrafi się zaboksować. Chociaż powiem ci, że zachowanie całkiem spoko. Wiele puszek ładnie zjeżdża, ustępuje. Także jestem zaskoczony. Pierwsze, zaskoczony jestem ilością motocyklistów dzisiaj. Naprawdę wysypało fantastycznie. No i też dobrym zachowaniem kierowców. Wyczuli. Ile? To ładnie. Bo ja tak turystycznie, wycieczkowo sobie to gdzieś podjadę, zatrzymam się, zadumam, także aż tyle nie zrobiłem chyba dzisiaj. Ale jeszcze nie skończyłem jeździć, więc wszystko możliwe. Chyba też tam zajadę. Spoko, gość. Także można w lutym sobie nawet i pogawążyć z motocyklistami. No to się żegnamy. Chyba jakiś skrót zna nasz panel placa. Idziemy tu. I teraz dojedziemy na miejsce, na naszego szpanerplaca gdyńskiego. No, trzeba zwolnić. No dzisiaj na szczęście na razie i oby tak do końca przejazd bez przygód. Po co nam policja na karku? Zabrane prawko tuż na początku.
Tu mamy prosto. Siema. Jest piękna Gdynia. To był chyba ten gość na Cebrze, co tak nieśmiało jechał. Niezdecydowany, kurde. Siema. Fajna fora, to można pojechać. Fajna tablica. Ciekawe, co to jest napisane po japońsku. Może sprowadził sobie z Japonii moto.